Michał Jelonek, to jest program po 11. Jesteśmy cały czas na antenie Republiki w Domu Wolnego Słowa. Witam kolejnego gościa, profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Panie profesorze, przenosimy się teraz do Sejmu, tam konferencja prasowa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Faktyczne prawne, ale sam fakt stosowania aresztu w sprawie, która dotyczy, szanowni państwo, czego? Ksiądz chciał wybudować i wybudował duży ośrodek dla osób pokrzywdzonych. Archipelag, zespół wysp polegających na tym, że osoba pokrzywdzona, matka przychodzi i znajduje miejsce, swój azyl, swoją wyspę od swojego kata. I ksiądz to wybudował. Zarzuty, jakie sformułowała nielegalna prokuratura, są takie, że statut nie pozwalał na to, aby te środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości, a więc funduszu, który jest przeznaczony na rzecz osób pokrzywdzonych, mogły być przekazane właśnie na budowę tego ośrodka. Ale tymczasem pan minister Bodnar w innym konkursie potwierdził, że nie musi być wprost takiego właśnie zapisu w statucie, więc jakby potwierdził to, że prokuratura w tym zakresie działa niezgodnie z prawem. No i mamy tu do czynienia z księdzem, który chciał wybudować taki ośrodek. Wybudował go, nie ma żadnej malwersacji finansowej, a tymczasem był wiele miesięcy w areszcie. Tak samo jak i urzędniczki Funduszu Sprawiedliwości, które od wielu lat są związane z administracją, również zostały pozbawione wolności w postaci tymczasowego aresztowania przez tyle miesięcy. Pamiętajmy, szanowni państwo, że mówimy tutaj nie o wyprowadzeniu, malwersacji, mówimy tutaj o wątpliwościach rzekomych związanych z kwestiami formalnymi, które są wyssane z palca. No i kolejny aspekt, szanowni państwo, tło polityczne. Skoro taka sprawa jest czysta, to po co wiceminister w rządzie Platformy Obywatelskiej, który był sędzią w sprawie, decydował chociażby o tymczasowym aresztowaniu? On się nie wyłączył. Tak przypadkowo akurat trafiło na tego sędziego związanego z podpisem Donalda Tuska kiedyś. Jeżeli tak sprawa jest czysta, to dlaczego tyle miesięcy nie potrafiono przedstawić żadnych konkretnych dowodów na popełnienie przestępstwa? No i kolejny aspekt. Dlaczego akurat w tej sprawie szefem zespołu była pani Kowalska, która zrezygnowała po kilku miesiącach? Wszyscy wiemy, że motywem tej rezygnacji była kwestia niezgodnego z prawa, nielegalnego zatrzymania posła bez pozbawienia go immunitetu Rady Europy i działanie nielegalne, co jest oczywiście kodeksem karnym. No i jeszcze kolejna płaszczyzna. Prokurator Woźniak. Prokurator Woźniak jest znany chociażby niektórym kibicom, a szczególnie Legii Warszawa, z tego aspektu, że to jest osoba, która w latach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, zajmowała się kibicem, który miał rzekomo organizować grupę przestępczą. I ten kibic, szanowni państwo, był więźniem politycznym Donalda Tuska. On wygrał sprawę i Skarb Państwa płaci mu odszkodowanie. Prokurator Piotr Woźniak właśnie prowadzi dzisiaj sprawę pani Karoliny i jeszcze drugiej urzędniczki oraz oczywiście księdza. I co ciekawe, szanowni państwo, pan prokurator Woźniak stwierdził w swoich decyzjach, że jedna z urzędniczek jest wyjątkowo niebezpieczna. Wyjątkowo niebezpieczna. Tylko po to, aby stworzyć jej warunki tak naprawdę aresztu wydobywczego. Ja przypomnę, areszt wydobywczy ma być po to, aby złamać, upokorzyć, aby zniszczyć morale, aby osoba, która nie popełniła przestępstwa, sprefabrykowała de facto dowody czy swoje zeznania po to, aby obciążyć w tym wypadku niewątpliwie polityków. I kolejny aspekt. Skoro sprawa jest tak czysta i nie było wątpliwości co do tego, ta władza nie miała wątpliwości, pan Bodnar, bo on jest mocny wobec, ten przemocowiec jest mocny wobec kobiet, stworzył im piekło kobiet. Jeżeli był tak mocny wobec księdza, bo twierdził, że nic się nie działo podczas zatrzymania, to dlaczego nagrania ze stacji benzynowej księdza Olszewskiego nie są opublikowane? Dlaczego państwo jako dziennikarze nie macie możliwości zapoznania się z tym, w jaki humanitarny rzekomo sposób traktowano na stacji benzynowej księdza? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak ktoś coś próbuje ukryć, to ma w tym intencje. A jak dobrze wiemy, rzekomo tych dowodów na niewinność funkcjonariuszy czy tego całego procederu nie ma. Już pomijając fakt wielu niedomówień, absolutnie aroganckich, bezczelnych,
niczym z systemu PRL-owskiego sugestii, na przykład, że ksiądz został znaleziony z jakąś kobietą, ubeckie metody jednej z dziennikarek, która w normalnych warunkach nie wychodziłaby już na antenę, bo to jest coś obrzydliwego, jak można niszczyć ludzkie życie właśnie poprzez wizerunek. To jest ta metoda, która ma korelować pomiędzy aparatem represji nielegalnych prokuratorów, aparatem przemocowców, jak Bodnar wobec kobiety, która w areszcie, odosobnieniu, bez dostępu do swojej rodziny. Tak, jedna z tych kobiet ma, szanowni państwo, małe dziecko. Co może czuć małe dziecko, widząc, jak jego mama, za co? Za to, że jako urzędnik podjęła decyzję na przykład dofinansowania ośrodka, który został wybudowany? Nie ma jej w domu przez tyle miesięcy. I teraz na koniec, zanim oddam głos moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo, mamy przykład pana Gomoły, nagrania, kupowanie miejsc na listach wyborczych Polski 2050. Gdzie są zatrzymania, gdzie są przeszukiwania? Jakoś nie słyszymy. Pan Grodzki, ile osób ma jeszcze zeznać, że dochodziło do procederu nielegalnego? Widać, działań nie ma. Pan Palikot sobie też może wychodzić, a tu mamy do czynienia ze zwykłymi urzędniczkami, matkami i księdzem, który chciał pomóc osobom i chciał wybudować i wybudował ośrodek, który mam nadzieję, że prędzej czy później będzie służył osobom pokrzywdzonym, bo to jest jego misja i mam nadzieję, że dokończy swoje dzieło. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, no to trzeba cały czas powtarzać i uświadamiać. Areszt to nie jest kara. Areszt to ma być środek zabezpieczający postępowanie. Ma być stosowany w ściśle określonych, wyjątkowych okolicznościach, ponieważ z założenia dotyczy on osób niewinnych, bo każdy jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany ostatecznym, prawomocnym wyrokiem sądu. Przesłankami do aresztu jest chociażby no, szczególnie drastyczny charakter zbrodni. Jak ktoś kogoś na przykład zamorduje, no to żeby nie chodził po ulicach, nie było ryzyka, że zamorduje kogoś jeszcze. Taką przesłanką może być zagrożenie bardzo wysokim wymiarem kary, co właściwie wiąże się z tym pierwszym, no, jakichś najgorszych zbrodniarzy. Czy wreszcie zagrożenie matactwem podejrzanego. W tej sytuacji, w sytuacji księdza Olszewskiego, w sytuacji urzędniczek z wymiaru sprawiedliwości, w sposób absolutnie oczywisty, nie zachodzą żadne z tych przesłanek do stosowania aresztu. Ani nie są podejrzani o nie wiadomo jakie zbrodnie. Te oskarżenia dotyczą w istocie uchybień urzędniczo-proceduralnych. Swoją drogą absolutnie fałszywe, to już mój kolega bardzo tutaj fachowo przedstawił dlaczego. Ale nawet gdyby na chwilę przyjąć, że prawdziwe, to nadal absolutnie nie uzasadniają takich środków. No i wreszcie o jakim mataczeniu możemy tutaj mówić, skoro sprawy, procedury działy się 1,5 roku, 2 lata temu, 3 lata temu. Całokształt dokumentacji jest w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości, w posiadaniu pana ministra Bodnara. No to co teraz mieliby na wolności zrobić? Się telepatycznie dokonać zmiany dokumentów, które powstały 2 czy 3 lata temu? No przecież to jest absurdalne. Mamy tu do czynienia z ewidentną intencją aresztu wydobywczego, z ewidentną intencją, żeby osoby niewinne, ba mało tego, no, niefunkcjonujące na co dzień w jakichś kontekstach przestępczych, zwykły ksiądz, zwykłe urzędniczki, upokorzyć i złamać tym aresztem, żeby krótko mówiąc wymusić na nich fałszywe zeznania zgodne z polityczną intencją prokuratury. W sytuacji, w której ten rząd nie zrealizował, no nie wiem, z tych 100 obietnic na 100 konkretów na 100 dni, to może tam z 20 czy 25, a już mija 300 dni, kiedy właściwie no, polityka państwa leży na wszystkich frontach od bieżącego dobrobytu Polaków. Mamy drastyczne załamanie konsumpcji przez wyniki spółek Skarbu Państwa, przez opóźniane i ograniczane strategiczne inwestycje, te, które mają szczęście nie być całkowicie skasowanymi, bo i takich jest mnóstwo. Właściwie jedyna obietnica wyborcza, taka niepisana, ten 101 konkret, który Donald Tusk oferuje, to nienawiść i represje wobec politycznych przeciwników. I na to polityczne zamówienie minister Bodnar, osoba niestety trzeba być absolutnie skompromitowana, która chyba już nie ma wyjścia z tej sytuacji, bo wie, że kiedy tylko odda swoje stanowisko, grozi mu poważna odpowiedzialność karna za dokonane bezprawie. No właśnie ofiarą tego politycznego zamówienia pada ksiądz Olszewski, padają urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. Przecież nie uchylają się od
tego, żeby wyjaśnić te sprawy, żeby przedstawić wszystkie okoliczności, ale w normalnych, cywilizowanych warunkach. Każda inna osoba podejrzana o tego rodzaju uchybienia na ich miejscu odpowiadałaby z wolnej stopy, ewentualnie przy jakimś wolnościowym środku zapobiegawczym w rodzaju na przykład dozoru elektronicznego. To jest rzecz oczywista absolutnie, że mamy tu do czynienia z polityczną intencją i polityczną represją nie mającą nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości i z praworządnością. Szanowni Państwo, 214 dni, dokładnie dzisiaj mija 214 dni od Wielkiego Czwartku, od tego dnia, kiedy ksiądz Michał i urzędniczki zostały zatrzymane przez państwo Tuska, przez ministra Bodnara. Przez ten wymiar sprawiedliwości, szanowni Państwo, który co do zasady nie ma właśnie z tą sprawiedliwością niestety nic wspólnego. Oczywiście my cieszymy się przynajmniej z tego wyroku Sądu Apelacyjnego, który pozwala na to, aby wreszcie po tych haniebnych 214 dniach ksiądz Michał i urzędniczki mogły opuścić areszty, ale nie możemy zapominać o tym, co działo się w tym właśnie strasznym okresie 214 dni. Szanowni Państwo, mamy przekazy, wiele skandalicznych wręcz informacji od księdza Michała co do odmawiania mu podstawowych możliwości skorzystania z toalety, z wody pitnej, szanowni Państwo, z kupna hot doga na stacji, gdy był przewożony od prokuratury do miejsca, gdzie został osadzony. To wszystko jest skandaliczne. Skandaliczne również jest to, że kobiecie, matce, szanowni Państwo, przez ponad miesiąc nie pozwalano w tym okresie zmieniać ubrań. No, możemy się wszyscy domyśleć, jak było to upokarzające dla tej kobiety, która nie mogła również z tego, co zeznawała, przekazywała, zmieniać bielizny. Szanowni Państwo, to są właśnie te metody, które bez wątpienia przypominają nam straszny okres PRL-u. Wtedy, jak właśnie łamano w ten sposób kręgosłupy, jak wyciągano informacje od świadków takie, jakie chciało się właśnie uzyskać, aby mieć takie zeznania siłowo otrzymane, aby potem, co za tym idzie, wyrok dla danej władzy był taki, jak im odpowiadał. Szanowni Państwo, chcieliśmy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, którzy byli przez ten okres aresztu. Oczywiście my cały czas czekamy na to, aż zobaczymy szczęśliwe twarze księdza Michała i urzędniczek na wolności. Myślę, że stanie się to w ciągu najbliższych godzin i chciałem właśnie bardzo serdecznie podziękować tym osobom, które były przede wszystkim z modlitwą z księdzem Michałem, z paniami z Ministerstwa Sprawiedliwości i też tym mediom, które no, dawały im, można powiedzieć, siłę, przekazywały to, że właśnie polskie społeczeństwo jest z nimi i trzyma kciuki, dopinguje, aby wytrzymali ten bardzo, ale to bardzo ciężki czas. Bardzo dziękuję. Czy mam pytania? Pani. No, to jest odruch serca, wsparcia, widząc to, co się dzieje. Wiele innych jeszcze osób zadeklarowało, ale bardzo dobry gest i zarówno pana premiera Morawieckiego, jak i pana prezesa Obajtka. Uważam, że wsparcie w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z politycznymi motywacjami prokuratury, jest jak najbardziej zasadne. Nie wiem, czy akurat rzeczywiście z tego ośrodka skorzysta, czy z tego wsparcia pan mecenas Wąsowski korzystał, czy przekazywał, ale no, taka deklaracja padła, to bardzo szlachetne. Sercanie. Z tego, co mi wiadomo, deklarację złożył i dopełnił wszystkich formalności pan redaktor Michał Rachoń z telewizji Republika za dwie urzędniczki. Pyta pani mnie, skąd na przykład pan prezes Obajtek, który był prezesem przez wiele lat dużego koncernu, ma pieniądze, czy
czy pan premier Morawiecki, który przez wiele lat przyszedł z biznesu, de facto przecież jest osobą, która znakomicie obraca się w świecie ekonomicznym i ma odpowiednie środki finansowe, ma oświadczenia majątkowe, może pani sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, skąd środki finansowe na ten cel pochodzą. Mogę panią zapewnić, że to są na pewno źródła legalne, poza tym zawsze powinny być też zweryfikowane, więc nie mam co do tego wątpliwości. Jeszcze to ostatnie można. Pytanie, no bo pani redaktor monolog. To... To konferencja polityków Prawa i Sprawiedliwości. My wracamy do naszej rozmowy. Profesor Arkadiusz Jabłoński jest moim i państwa gościem. I jeszcze, szanowni państwo, informacja sprzed chwili. Nakaz zwolnienia księdza Michała Olszewskiego został wysłany z prokuratury do aresztu, co oznacza, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, może kilku godzin, ksiądz Michał Olszewski odzyska wolność. Również dla państwa informacja, dyrektor programowy Republiki Michał Rachoń wpłacił na konto prokuratury poręczenie majątkowe za obie urzędniczki z Funduszu Sprawiedliwości, panią Urszulę i panią Karolinę, przetrzymywane przez reżim Donalda Tuska. My do naszej rozmowy wracamy. Widzę, że także jest z nami profesor Marcin Szewczak. Także witam pana, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, ta decyzja wczoraj Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który w swoim orzeczeniu postanowił umożliwić całej trójce wyjście na wolność, a więc nie przedłużył tego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na kolejne 3 miesiące, to jest chyba swoisty szachmat w stosunku do prokuratury, która dwoiła się i troiła, aby zatrzymać w aresztach śledczych czy księdza Michała, czy urzędniczki. Profesor Jabłoński, bardzo proszę, panie profesorze. No zdecydowanie tak. No, wydaje się, że nacisk społeczny już był tak duży, że żaden sąd, który no, chce zachować jakąkolwiek jeszcze powagę w tej sytuacji bardzo w sumie niepoważnej, gdy aresztuje się na długie, długie miesiące ludzi właściwie oskarżonych tylko o jakieś ewentualnie błędy urzędnicze, czy to już w ogóle z tym księdzem Olszewskim to trudno no, w ogóle nawet zrozumieć, jakie jest oskarżenie, prawda, bo się go wrabia jakieś działanie w grupie przestępczej w sytuacji, w której on pobrał legalnie w ramach konkursu z grantu pieniądze, które przeznaczył dokładnie na to, na co miały być przeznaczone. No myślę, że opinia publiczna jest wystarczająco wzburzona i to nie tylko, jak to się mówi, po stronie prawicowej, ale w ogóle wszystkich ludzi w miarę rozsądnie myślących, że no tutaj sąd już chyba nie miał innego wyjścia. Myślę, że nawet ta kaucja, prawda, 350 tysięcy, to chyba jeszcze taki gest w kierunku prokuratury, żeby pokazać, że jednak coś jest na rzeczy, że sąd tutaj, prawda, jakiś środek zapobiegawczy zachowuje wobec tych oskarżonych, no bo w innej sytuacji, no to w ogóle byłaby już bardzo, bardzo poważna i niczym nie usprawiedliwiona kompromitacja, prawda, prokuratury. Dyrektor programowy Michał Rachoń wpłacił tę kaucję i za panią Urszulę, i za panią Karolinę. Ksiądz Michał Olszewski za księdza Michała Olszewskiego kaucję wpłaciło Zgromadzenie Ojców Sercanów, czyli ten macierzysty zakon księdza Michała Olszewskiego. Czekamy. Nasza kamera cały czas, szanowni państwo, Kłobucka 5, areszt śledczy Warszawa-Służewiec. Czekamy, aż w tej bramie, tam na miejscu pojawi się ksiądz Michał Olszewski. Panowie, ja chciałem zapytać, już zostawiając ten temat, chciałem zapytać o coś, co również bardzo bulwersuje opinię publiczną. Bohater nagranych rozmów, a więc Dariusz Wieczorek, minister w tym rządzie, rządzie Donalda Tuska, który grozi, szantażuje byłego już rektora publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu, profesora Bogusława Kopkę. Pan profesor został finalnie odwołany w marcu tego roku przez pana ministra Dariusza Wieczorka.
Jak odczytywać, jak panowie profesorowie odczytują to, co my usłyszeliśmy wszyscy na tych taśmach? Z czym my mamy do czynienia, panie profesorze? Do pana profesora Marcina Szewczaka się zwracam. Mamy do czynienia z chucpą polityczną, która jest realizowana przez koalicję 13 grudnia. Jeżeli ktoś z wyborców oczekiwał, że w momencie, kiedy przejmą władzę, będą realizowali wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie będą pokazywali tego swojego prawdziwego oblicza, no to chyba już jest ten moment, kiedy z tego błędnego przekonania należy się wyzbyć, ponieważ szereg tych działań, które przez ostatnie miesiące są realizowane, pokazują, że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie grupa ludzi, która chce doprowadzić do realizacji swoich własnych interesów, przy okazji łamiąc w sposób perfidny przepisy prawa i tak naprawdę realizując pewne działania, no nawet wbrew takiemu zdrowemu rozsądkowi. No to wszystko, co zostało w tych ostatnich dniach zaprezentowane i te nagrania, no pokazują, że my prawie żyjemy w jakimś świecie gangsterskim. No to, takie rozmowy, no niestety nie mogą się odbywać na takim poziomie ludzi, którzy wydaje się, że powinni być no, na tych stanowiskach. Panie profesorze, i tutaj warto zwrócić uwagę nie tylko na odpowiedzialność polityczną samego głównego bohatera tych nagrań, czyli ministra Dariusza Wieczorka. Wiemy o tym, ustalił to portal niezależna.pl, że premier Donald Tusk miał wiedzę o tym skandalicznym procederze, o tym, że był szantażowany rektor tej uczelni. Wiemy to stąd, że sam rektor Bogusław Kopka 20 lutego, dokładna data, 2024 roku, wysłał przez platformę ePUAP pismo do szefa rządu, w którym informował o tych działaniach ministra Wieczorka. Ale żadnych tutaj działań pan premier nie podjął, ba, nawet żadnej odpowiedzi nie skierował do pana rektora. Panie profesorze Jabłoński, do pana profesora Arkadiusza Jabłońskiego się zwracam. O czym to wszystko świadczy? Jak patrzeć na tę sprawę właśnie od tej odpowiedzialności politycznej, nie tylko ministra Wieczorka, ale również jego przełożonego, no, szefa rządu Donalda Tuska? No tak, no tu jest takie działanie, prawda, które ma w sumie wzmocnić jeszcze to, co już w szkolnictwie wyższym obserwujemy od dłuższego czasu, taką bezwzględną biurokratyzację działań szkolnictwa wyższego. Ona oczywiście była czyniona przez wiele lat za pomocą przepisów odpowiednich, ale już w dużej mierze ograniczała normalną, swobodną działalność, prawda, uczonych, nauczycieli akademickich. No, a tutaj dochodzi wręcz ręczne sterowanie. Jeżeli mówimy o jakimś nadużyciu urzędniczym, o które to zostały, prawda, wspomniane wcześniej dwie urzędniczki oskarżone, no to tutaj mamy, prawda, no to tak jak pan profesor Szewczak powiedział, no wręcz prawie że gangsterskie działania urzędników, którzy i nie prowadzą właściwie rozmów z władzami uczelni. No, z całą pewnością, bo mówienie, że to jest igranie z ogniem, że jutro stanie się coś takiego, że jeżeli generalnie pan tej rezygnacji nie złoży, to my zamykamy uczelnię, odcinamy dostęp do nauki, do szkolnictwa wyższego. Nie wiem, ile studentów studiuje na tej uczelni, ale nieważna jest teraz już ta liczba. No to jest coś absolutnie niebywałego. No to jest uderzenie wprost w niezależność uczelni wyższych w Polsce. To, z czym mamy do czynienia, czego dopuszcza się minister w rządzie Donalda Tuska, minister nauki. A brak reakcji Donalda Tuska, no to jest jakby konsekwencją polityki, jaką od roku prowadzi. No jeżeli by tutaj próbował upominać ministra Wieczorka, no to on by mu się mógł, prawda, w twarz zaśmiać i powiedzieć: panie kochany, no przecież ja realizuję wprost pewne zasady polityki, którą uprawiamy od dłuższego czasu. Panowie, to jeszcze zamykając ten temat, do pana profesora Szewczaka o komentarz dotyczący tych wyjaśnień ministra Wieczorka, bo one są niezwykle ciekawe, szanowni państwo. Taśmy to prowokacja, a słowa zostały wyjęte, wyrwane z kontekstu, mówi minister Wieczorek. Panie profesorze. No tego nawet nie można komentować w taki sposób, no, odpowiedni, ponieważ no,
No coś zostało nagrane, no te słowa padły, tego nie da się już odwrócić. No niestety mamy tutaj wprost zamach na wolność akademicką i to jest chyba jedna z takich kolejnych, dokłada się to wszystko kolejny element, czyli widzimy łamanie kręgosłupów sędziom, prokuratorom, teraz będzie dochodziło prawdopodobnie łamanie kręgosłupów uniwersytetom, no tak, żeby nigdzie nie można było przekazywać czegoś innych informacji niż te, które będą płynęły z tej misji propagandowej. To jest bardzo niebezpieczny moment, w którym my się znajdujemy. Kolejny z niebezpiecznych momentów, bo widzimy, że tak naprawdę ta władza nie cofa się już przed niczym i my za chwilę, być może my z panem profesorem Jabłońskim, za chwilę będziemy posądzeni, że również przedstawiamy informacje, które są no, na przykład błędne z wytycznymi, które będą płynęły z ministerstwa. No to, szanowni państwo, no dzisiaj chyba każdy już orientuje się, w jak niebezpiecznym środowisku i sytuacji my wszyscy znajdujemy się, bo tak naprawdę każdemu można o wszystko postawić zarzut, każdego można o coś oskarżyć, jeżeli tylko nie realizuje tej linii, która pochodzi bezpośrednio od premiera Tuska, bo tak naprawdę tylko on dzisiaj podejmuje decyzję i to, że jest brak jego jakiegokolwiek zainteresowania tą sprawą, no to wynika z tego, że takie podjął decyzję na początku, kiedy rozpoczynała funkcjonowanie koalicja 13 grudnia, że po prostu mówiąc kolokwialnie, jedziemy po bandzie, żeby to wszystko zlikwidować, żeby osiągnąć jeszcze Pałac Prezydencki, a wówczas tak naprawdę staniemy się krajem, no, gdzie pewne wolności i standardy po prostu nie będą obowiązywały. W większości już nie obowiązują, no ale jeszcze mamy tych kilka miesięcy, kiedy Polska i Polacy mogą się otrząsnąć i tak naprawdę podjąć konkretne decyzje, które mogą ratować nasz kraj. Może być za chwilę tak, panowie, że za chwilę usłyszycie z ust Donalda Tuska czy innego polityka tej koalicji obozu rządzącego, że jesteście jakimiś neoprofesorami. No chyba, że złożycie panowie czynny żal, tak jak mają to czynić sędziowie na ręce Adama Bodnara. Adam Bodnar będzie rozgrzeszał, no to wtedy wiadomo. Ale przy sędziach chciałbym się panowie zatrzymać, bo rzeczywiście sytuacja w wymiarze sprawiedliwości, już nie mówię tylko o prokuraturze, ale także o kwestionowaniu statusu sędziów, absolutnie w oderwaniu od wszelkich orzeczeń, czy to Trybunałów Europejskich, czy to naszych sądów, Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ta opinia Komisji Weneckiej w pana ocenach, jak to wygląda? Dlatego, że my z tej opinii możemy stwierdzić jedno. Nie ma nielegalnych sędziów powołanych po 2018 roku. Oni zostali powołani zgodnie z prawem, a cała ta narracja, począwszy od polityków, takich jak Adam Bodnar, ale przez prezesów upolitycznionych stowarzyszeń sędziowskich, takich jak Justicja, no rozpada im się to w tym momencie jak domek z kart. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński. No tak, tylko że to jest opinia i zawsze wykorzystują teraz tą sytuację, w której twierdzą, że opinia nie jest żadnym aktem wiążącym, to jest tylko wskazanie na to, jak nie powinny być jakieś sprawy rozwiązywane, no ale tam są też takie niuanse, które pozwalają jednak kończyć, prawda, czy prowadzić działania, które by wprowadziły w sumie pełną praworządność w Polsce. No i na to się teraz powołuje cała ta grupa zarządzająca Ministerstwem Sprawiedliwości. Natomiast te inne sformułowania no, próbują osłabiać, twierdząc no właśnie, że to jest tylko i wyłącznie opinia zewnętrzna. Panowie, pięknie dziękuję, postawimy kropkę. Ja patrzę jednocześnie, szanowni państwo, w to, co dzieje się w przestrzeni internetowej. Panom profesorom bardzo dziękuję. Profesor Marcin Szewczak i profesor Arkadiusz Jabłoński byli moimi państwa gośćmi. Bardzo dziękuję raz jeszcze za naszą rozmowę. Ja, szanowni państwo, patrzę na Twittera. Jest tweet, wpis na X-ie, bo teraz to jest X. W mediach społecznościowych Michała Rachonia, naszego dyrektora programowego, pojawiły się screeny potwierdzenie przelewu dotyczącego kaucji, poręczenia majątkowego, jakie Michał Rachoń wpłacił właśnie na konto prokuratury za dwie urzędniczki z Funduszu Sprawiedliwości, panią Karolinę i panią Urszulę. To jest właśnie to
poręczenie majątkowe wpłacone na rzecz dwóch kobiet przetrzymywanych i torturowanych przez reżim Donalda Tuska. Szanowni Państwo, i jednocześnie jeszcze Państwu przekażę też informacje. Patrzę w telefon, mam nadzieję, że Państwo to mi wybaczą, ale są rzeczy istotne. Dostałem wiadomość od mecenasa Michała Skwarzyńskiego. Między godziną 12 a 13 ksiądz Michał Olszewski powinien opuścić areszt śledczy przy ulicy Kłobuckiej. Tam na miejscu cały czas jest nasza kamera. Został także wysłany, już mamy to potwierdzenie, nakaz zwolnienia z prokuratury do aresztu śledczego właśnie przy ulicy Kłobuckiej. Czekamy zatem, szanowni Państwo, na to, aż w tej bramie, aresztu pojawi się ksiądz Michał Olszewski, który wychodzi na wolność. Czekamy także na dwie urzędniczki, panią Karolinę i panią Urszulę. Dzisiaj w ciągu kilkudziesięciu minut cała trójka odzyska wolność. Za chwilę kolejna część programu po 11. Moimi Państwa gośćmi będą publicyści. Proszę pozostać z Republiką. Wracamy za chwilę i przypominam tradycyjnie o wsparciu dla naszej telewizji. To jest bardzo ważne i bardzo istotne, że Państwo są razem z nami, wspierają swoją ulubioną telewizję. Telewizję Państwa marzeń, którą tworzymy wspólnie. To nasz Dom Wolnego Słowa. Za chwilę koniec budowy naszej nowej siedziby. Będziemy mówili do Państwa z nowego studia, ale jeszcze wiele do zrobienia. Cały czas zbieramy środki na powstanie ściany wideo, ściany LED, która będzie służyła temu nowemu, nowoczesnemu, tej nowoczesnej przestrzeni w naszych dwóch studiach, jakie szykujemy w nowej siedzibie. 56% środków dzięki Państwa wsparciu i dzięki Państwa pomocy. Za to jesteśmy Państwu bardzo, bardzo wdzięczni. Wracamy za chwilę. Pozostańcie Państwo z Domem Wolnego Słowa.